mogę tak zrobić, będzie wygodniej, czy tak? Nie, dobra, tak będzie dobrze. Okej, okay, więc elo, velo, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj opowiem, to o ostatniej Robinsonadzie i zresztą nie tylko o ostatniej, bo też troszeczkę o Kujawsko-Pomorskiej, gdzie też robiłem takie podsumowanie jak dzisiaj, ale niestety musiałem usunąć film z pewnych powodów i dzisiaj Wam powiem właśnie, jakie to były powody. Będzie, można powiedzieć, delikatnie drastyczne wyznanie jednego z uczestników Robinsonady Kujawsko-Pomorskiej. Wedle dużo osób postąpił karygodnie i napisał do mnie, aby się troszeczkę usprawiedliwić i faktycznie ja go rozumiem, ale do tego też przejdziemy. No myślę, że ten film będzie miał dosyć sporo odsłon, więc będę chciał też troszeczkę to wykorzystać, bo pod ostatnią relacją z Robinsonady Łódzkiej napisał do mnie jeden z welowidzów z prośbą o pomoc dla jednego z rowerzystów, a dokładnie dla Arka, który walczy z glejakiem. Jest zrobiona zrzutka, potrzebuje on 250 tysięcy na leczenie, więc w przypiętym komentarzu będzie link, gdzie oczywiście możecie się dorzucać. I nie robię to po to, aby jak w jakiś sposób się wybielić przed tym, co zaraz powiem, tylko po prostu po to, abyście faktycznie mogli mu pomóc. I lepiej zróbcie to zawczasu, abyście nie zapomnieli zrzucić, wiadomo, nie wiem, 10, 20, 50 zł, 100. Każda złotówka na pewno się liczy. W dniu, kiedy to nagrywam, widziałem, że ma na razie uzbierane 11 tysięcy i mam nadzieję, że w jakimś dosyć szybkim czasie zostanie uzbierana ta kwota. Więc jak najbardziej jeszcze raz prośba o pomoc dla Arka, który walczy z glejakiem. Dobra, teraz przejdźmy do dalszych tematów. Będzie oczywiście podsumowanie roweru, na które na pewno też bardzo mocno liczycie. Będzie ogólna wypowiedź, jeżeli chodzi o popełnione błędy przeze mnie oraz przez innych uczestników, bo powiem szczerze, że człowiek uczy się na własnych błędach, ale też uczy się na innych. I tutaj będę chciał Wam bardzo mocno coś powiedzieć, abyście nie popełniali takich samych błędów jak inni. Dobra, ale na początku lecimy z grubej rury i od razu informacja, dlaczego usunąłem film, w którym łamałem przepisy na Robinsonadzie Kujawsko-Pomorskiej. Na pewno nie z tego powodu, aby, nie wiem, uciec od jakiejś tam odpowiedzialności, od hejtu, który tam się zebrał w komentarzach, który troszkę mnie tam dotknęło. Generalnie jestem dosyć mocno odporny na hejt, ale akurat no, w tamtym przypadku na pewno tamten film nie miał wyglądać jak wyglądał. O, może tak. Zacznijmy od tego. Dla przypomnienia, wraz z innymi uczestnikami, gdzie walczyliśmy o bardzo wysokie miejsca, bo praktycznie jechała grupa śmierci, gdzie 5-6 osób jechało w bardzo dosyć dużym tempie, tym ja, łamaliśmy przepisy. Wielokrotnie przejechaliśmy na czerwonym świetle, a w jednym momencie też był moment, gdzie zostało wymuszone pierwszeństwo, dosyć taki, no, bardzo nieładny sposób, więc to był przykład, jak nie powinno się robić. I tak właśnie generalnie po to był ten film, aby przestrzec i uczestników oraz organizatorów, aby na przyszłość wyciągnąć z tego jakieś odpowiednie konsekwencje i żeby to wyglądało kompletnie inaczej. Było tam troszeczkę też moich niepotrzebnych może emocji, ale nie chodziło tutaj o zajęcie czwartego miejsca, tylko chodziło o kompletnie co innego. Chodziło ogólnie o zasady. Jak oglądacie mój kanał od dłuższego czasu, raczej staram się jeździć przepisowo, aczkolwiek nie jestem też idealny i jestem na co dzień rowerzystą oraz kierowcą samochodu i jak za kółkiem staram się jeździć naprawdę bardzo przepisowo i nie wiem, ile już mam lat prawo jazdy, ale pewnie no, będzie z jakieś 15, to nie mam ani jednego mandatu. Może co najwyżej jakieś pouczenie, ale ani jednego mandatu. Czyli ani za prędkość, ani za przejeżdżanie na czerwonym świetle, ani nie zatrzymanie się na przyznaku stopu. Staram się zawsze jeździć bezpiecznie, niezależnie czy samochodem, czy rowerem. Mówię, na rowerze potrafię złamać takie zasady, jak na przykład nie zatrzymam się na stopie, nie przejdę czasami na pasach. Ja się do tego przyznaję. Mówię, idealny nie jestem. Jeżeli ktoś chce dać łapkę w dół za to, co teraz mówię, to okej, pod warunkiem, że ty też nigdy nie złamałeś zasadów przepisu ruchu drogowego. Świadomie bądź nieświadomie, nieważne. Więc ogólnie okej, jeżeli będzie jakiś hejt w tą stronę, rozumiem,
Ale mówię, łapka w dół tylko i wyłącznie, jeżeli naprawdę jesteś tak przepisowy, że nawet przechodzisz przez pasy za każdym razem i zatrzymujesz się za każdym razem na znaku stop. To swoją drogą. Wracając do tematu, dlaczego usunąłem film. Ano dlatego, że jeden z aktorów, powiedzmy, tamtego wydarzenia, no nie spodobało mu się, że zostało pokazane to, jak łamie przepisy. W związku z tym stwierdził, że jeżeli nie usunę filmu na YouTubie oraz rolkę na Instagramie i go nie przeproszę oficjalnie w jakimś tam filmie, to sprawa trafi do sądu za naruszenie wizerunku czy coś takiego. Film został zgłoszony właśnie do YouTube'a, gdzie dostałem maila z powiadomieniem, że w takich minutach, że zostały naruszone prawa, więc go wstępnie jakby usunąłem z YouTube'a i w końcu, jak miałem okazję przeczytać całą wiadomość od tej osoby, po co w ogóle do mnie pisze i czego ode mnie wymaga, bo na początku przez cały dzień miałem tyle wiadomości, tyle komentarzy, że jego wiadomość została pominięta. Dopiero na drugi dzień widzę, że napisał do mnie ponownie, że okej, widzę, że nic sobie z tym nie robisz, w takim razie sprawę zgłaszam do sądu. I ja czytam na spokojnie, a tam właśnie informacja o tym, że muszę usunąć filmy i go przeprosić. I finalnie dogadaliśmy się, że okej, no film już z YouTube'a i tak został usunięty, więc mogę usunąć z Instagrama, ale przepraszać ciebie nie będę, bo co najwyżej mogę przeprosić was jako welowidzów za to, co zrobiłem, za to, że faktycznie przejeżdżałem na czerwonym świetle i że, tak jak wspominałem w tamtym filmie, że nic mnie nie tłumaczy z tego, że byłem, nie wiem, ostatni, że nie byłem prowodyrem itp. Ja też przejeżdżałem na czerwonym świetle i ja wstydzę się tego, bo to tak nie powinno wyglądać. Jak na pewno widzieliście na niejednych relacjach, nieraz stawałem na czerwonym świetle, nieraz przechodziłem nawet przez przejście dla pieszych, co czasami no, nie jest normalne, ścigając się o wysokie lokaty, ale staram się zawsze jeździć bezpiecznie i w miarę przepisowo. Mówię, nie zawsze się to udaje, ale no to, co wydarzyło się na Rolniczowadzie Kujawskiej, nie powinno mieć miejsca. I tu na przykład organizator wyciągnął z tego odpowiednie konsekwencje. Na teraz tej łódzkiej edycji było bardzo fajnie, bo zostało wytyczony odcinek, chyba tam 13 km, który zgodnie z przepisami powinien być pokonany w okolicach 35 minut i to była taka granica, że jeżeli ktoś przyjechał wcześniej 5 czy 10 minut, to później te 5-10 minut zostało mu doliczone. Bardzo fajne rozwiązanie, ma swoje plusy i minusy. Jedynie minus dla tych, co na przykład, nie wiem, akurat trafili na zieloną falę i faktycznie nawet jadąc spokojnie, przepisowo przejechali to w, nie wiem, 30 minut, no to teoretycznie mieli doliczane te 5 minut. Generalnie, jeżeli ktoś po prostu na przyszłość będzie brał udział właśnie w takiej imprezie, gdzie będą takie zasady, wystarczy, nie wiem, zatrzymać się z pół kilometra wcześniej przed tym takim punktem zero i w momencie, kiedy już minie ten określony czas, po prostu sobie przejechać przez to, żeby wyjechać jakby z takim zerowym stanem. I myślę, że to jest w miarę okej. Ale to możecie pisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Nie patrzcie na to, że stoję przy torach, te tory są rzadko uczęszczane, o ile w ogóle są uczęszczane, nie? Więc wracając do filmu, film usunąłem i generalnie później Konrad stał przed kompa, wstawił podobny film o troszeczkę innej charakterystyce i stwierdził ogólnie, że nie powinno się karać, powinno się na przykład nagradzać, to też jest na przykład w pewnych momentach słuszne, na przykład udzielając jakiejś pomocy czy coś. I zaraz do tego przejdziemy. Jednakże ja uważam, że powinny być kary. Powinno być w regulaminie jasno i wyraźnie napisane. Słuchaj, przejeżdżasz na czerwonym świetle, masz ileś tam minut kary, robisz coś nieodpowiedniego, może być nawet dyskwalifikacja. Jeżeli nie będzie to jasno napisane w regulaminach przez wszystkich organizatorów, wtedy może jeszcze dochodzi do takich sytuacji, jaka miała ostatnio na Robinsonadzie Kujawsko-Pomorskiej. Jest to temat jeszcze do obgadania, do przemyślenia, ale jak już jeszcze jesteśmy przy Robinsonadzie Kujawsko-Pomorskiej, no to teraz powiem wam, przeczytam wam oświadczenie jednego z zawodników i szybkie takie omówienie, bo mamy jeszcze ponad 20 minut głosówek, które no oczywiście nie będę wam przedstawiał, ale postaram się wam to streszczyć. Dobra, to teraz
Szybkie oświadczenie. Cześć. Piszę w dość nietypowej sprawie. Chodzi o sytuację, która wydarzyła się na Robisadzie Kujawsko-Pomorskiej. Niestety byłem jednym z tych trzech zawodników, którzy nie zatrzymali się po upadku kobiety. Z obawy przed ogromnym hejtem i już bardzo mocnymi komentarzami w naszą stronę nie chciałem się wcale ujawniać, ponieważ domyślam się, że byłbym mocno zmieszany z błotem. Widząc już kolejny filmik, na przykład Staw przed kompa, w tej sprawie jednak postanowiłem zabrać głos. Po to, aby może podobne sytuacje już się nie zdarzały. Może choć trochę się usprawiedliwić, bardzo chciałbym, żeby ktoś wysłuchał, jak to wyglądało z naszej perspektywy. Ale zainspirowany właśnie filmem Staw przed kompa i ewentualnym filmem, którym, jak zrozumiałem z komentarzy, chciałbyś nagrać, z podsumowaniem tej bardzo niesławnej edycji Robinsonady. Chciałbym, aby mój zły przykład, bo mimo wszystko teraz z perspektywy czasu rzeczywiście powinniśmy się zatrzymać, i przykład osób łamiących prawo ruchu drogowego, bo sam też byłem świadkiem niebezpiecznych sytuacji, nie został od tak zapomniany. Tylko rzeczywiście wymusił na organizatorach pewnie zapisy w regulaminie i większą świadomość nas samych. Bo sam oglądając teraz te filmiki zauważyłem, że gdzieś się pogubiliśmy. Oczywiście nie wszyscy w pogoni za tymi złotymi kolnesami. Liczę na wyrozumiałość w temacie, bo naprawdę ogromnie boję się hejtu, który może na mnie spaść, a w którym uważam, że nie byłby wymierny do tego, jak wyglądało z naszej perspektywy. Mam nadzieję, że nie spojrzysz na mnie zero-jedynkowo i będę mógł Ci przedstawić moją perspektywę. Nie chcę tutaj bronić i wybielać tego uczestnika, bo faktycznie taka sytuacja jak w jego przypadku nie powinna mieć miejsca. Z głosówek, z tego co powiedział, no to on był tą ostatnią osobą, która widziała ten wypadek jakby najlepiej. To wyglądało tak, że wyprzedzali dziewczynę i ona się jakby tam trochę przestraszyła i zaczęła zjeżdżać, przez co doszło do wypadku. On widział to najlepiej i on zapytał się innych uczestników: słuchajcie, co robimy? Pierwszy w ogóle nawet się nie odezwał, a drugi no coś tam pogadał, że chyba wszystko tam ok, że jedziemy dalej. Coś w tym stylu. Teraz no z ich perspektywy nie wyglądało to tak źle, jak wyglądało z perspektywy innych, którzy, nie wiem, jakieś parę metrów dalej widzieli całą tę sytuację i to wyglądało tak, że przejeżdżali, dziewczyna się wywaliła, ok, nie zatrzymali się, pojechali dalej. Dwie różne perspektywy, każda ma jakiś swój tam wizerunek, ale generalnie w całej tej wypowiedzi jego padło wielokrotnie jedno takie zdanie, które jest bardzo kluczowe na przyszłość, jeżeli chodzi o uczestnictwo w takich imprezach. Jakbym jechał sam. Jakbym jechał sam, to bym się zatrzymał. Wspominał, że nieraz był w takiej sytuacji, że musiał się zatrzymać, że nawet ostatnio gdzieś tam pijany rowerzysta... No zaraz muszę do pracy, dzisiaj się chyba spóźnię, no ale dobra. Że ostatnio jechał do pracy i pijany rowerzysta się wywrócił i czekał chyba 40 minut, na to, żeby przyjechała pomoc. Więc to jest bardzo kluczowe słowo. Jakbym jechał sam. Bardzo dużo zależy od osoby, która jedzie pierwsza. Porównam to trochę do kierowców, chociaż to też troszeczkę inna kwestia, ale osoba, która jedzie pierwsza, jest w jakiś sposób odpowiedzialna za osoby, które jadą z tyłu. To on nadaje tempo, to on dojeżdża do skrzyżowań, do przejazdu na pieszych i to działa tak jakby zero-jedynkowo. Pierwsza osoba przyjedzie, następne jadą dalej, za nim, gęsiego. To tak, wiadomo, każdy ma ten hamulec w rowerze i teoretycznie mógłby zahamować, ale jeżeli pierwszej osobie się udało, nic się nie stało, no to kolejne osoby też niestety biorą z tego przykład i to no nie jest dobre. I tutaj uwaga do osób, które właśnie jadą pierwsze. Pamiętajcie, że to wy w jakiś sposób jesteście odpowiedzialni za to, co się dzieje za wami. Mam nadzieję, że akurat to, co tutaj powiedziałem, to, co tutaj zobaczyliście, usłyszeliście, będzie dla was pomocne na przyszłość, że to będzie przestroga. Mówię, ja nie chcę się wybielać, bo mówię, nie jestem święty, ale no mi osobiście też się nie podobała ta rywalizacja na Robinsonadzie Kujawsko-Pomorskiej i mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będę brał udziału w takich zawodach, gdzie za wszelką cenę będzie walka o złote kolesony. A to nie o to chodzi. Generalnie imprezy gravelowe miały być jakby taką odskocznią. Coś, co pomiędzy właśnie kolarstwem szosowym a kolarstwem MTB miało być bardziej przygodowo, miało być tak bardziej dla fanu. Wiadomo, są osoby, które się ścigają na przykład tak jak ja, ale nie zależy mi na tym, żeby wygrać. Mi zależy osobiście zawsze na tym, żeby danego dnia, jak startuję, dać z siebie wszystko i czy ja będę pierwszy, czy ja będę dziesiąty, ja będę z siebie zadowolony, że
pojechałem maks możliwości i że naprawdę to była wspaniała przygoda, a nie to, że cwaniokując czasami na, nie wiem, światłach czy w innych tego typu tematach, łamię przepisy i wygrywam. No. I to tyle. Mam nadzieję, że tym razem dobrze mnie zrozumieliście i że zostanie to odebrane prawidłowo. Wiadomo, nikt się jeszcze nie urodził, co każdemu dogodził, więc mówię, ja się cieszę, że na przykład teraz na Robinsonadzie Łódzkiej mogłem przejechać to przepisowo, mogłem dać z siebie wszystko, a jednocześnie mogłem zająć pierwsze miejsce. Więc można, jak widać, można. I mam nadzieję, że w przyszłym roku na startach będzie wyglądało to tak samo. Bo mam nadzieję, że startów będzie więcej. Może w tym roku jeszcze coś się uda, ale to zobaczymy. Teraz taki tydzień sobie zrobiłem luźniejszy, taki reset od roweru. Troszeczkę pobiegałem, bo teraz czas się przygotować do maratonu biegowego. Dobra, przejdźmy już może do tej Robinsony Łódzkiej, która mnie troszeczkę zaskoczyła od samego początku, bo to jest powtórka trochę z Robinsonady Mazowieckiej z tamtego roku, gdzie chory i niewyspany wygrałem. Tutaj z tą chorobą to było tak, że cały tydzień się troszeczkę męczyłem. W środę nawet jak wróciłem z pracy, pierwsze co położyłem się, bo ledwo co stałem na nogach, więc stwierdziłem, że czwartek, piątek odpuszczam sobie rower i daję na wypoczęcie. W czwartek czułem się jeszcze to średnio, w piątek już czuć było tą poprawę, ale jeszcze jakoś tam szału nie było, więc stwierdziłem, że pójdę spać wcześniej, o 21, aby o 4 się obudzić, przygotować, spakować i wsiąść w samochód i dojechać na start. Jednakże tak się nie stało. Obudziłem się o godzinie 1:30, z godziny leżałem w łóżku z nadzieją, że może jeszcze zasnę. W końcu stwierdziłem, że dobra, wsiadam w auto, jadę. Tam jeszcze zrobiłem sobie szybką drzemkę przed startem i jakoś wystartowałem. Na samym starcie widzieliście, że miałem problem z wgraniem trasy. Ale numer, jeszcze nie mam trasy. Ty, no naprawdę nie mam. Czekaj. Ruszajcie, powodzenia. Bo jeszcze dzień wcześniej robiłem synchronizację przez Wi-Fi, ale nie wpadłem na genialny pomysł, żeby zobaczyć, czy ta trasa faktycznie jest. Zwyczaj wszystkie trasy do tej pory mi się wgrywały i to od razu wam powiem, że to nie jest wina licznika Hammerhead Karu 3, tylko jest to wina po części moja, głównie moja. I trochę komuta, bo trasę wgrałem na komuta, aby się to automatycznie synchronizowało. A tam, jeżeli nie macie wykupionego premium, to są ograniczenia regionów. I jak startowałem na Robinsonadzie Toruńskiej, gdzie jest to 50 km od mojego miejsca zamieszkania, to ona się bez problemu zsynchronizowała. A że już Łódź jest w województwie łódzkim, no to już jest inny region i po prostu bez premium to się już nie przerzuci. Więc dlatego podczas startu jeszcze na szybko wgrywałem trasę poprzez portal dashboard Hammerhead. I nie chciało to też się chyba na początku wrać z tego powodu, że albo nazwa była za długa, albo były polskie znaki, więc jeszcze musiałem szybko edytować nazwę i dopiero w momencie, kiedy to zrobiłem, trasa się wgrała i jakoś mogłem dalej jechać, polegając na nawigacji. I nawigacja nadal uważam, że jest super. Praktycznie ani razu nie pomyliłem skrętu, tam tylko w jednym momencie, przy samym końcu, troszeczkę jak już dopadło mnie zmęczenie, sam powiedziałem, że trzeba skręcić prawo, pojechałem prosto. Wiecie, no zmęczenie twoje robi. Tu miałem bardzo prosty plan. Do 3 godzin jechać do 250 W, po tych 3 godzinach jeszcze 2 godzinki jechać powyżej 200, a ostatnie resztę kilometrów jechać do 200 watów, tak aby nie przesadzić, bo tego dnia wiedziałem, że od 12 godziny będzie dosyć mocna lampa, czyli upał. I faktycznie tak było. Faktycznie było po 30 parę stopni. Mi się wydaje, że chyba Hammerhead troszeczkę zaniża temperaturę, bo tam pokazywało w granicach 30, ale chyba było trochę cieplej. Co do zaniżania, to chyba pedały troszeczkę też zaniżają wartości, bo już sobie tak wstępnie raz na szybko porównałem z InPeakiem i mi się wydaje, że przy 200 W InPeak pokazuje o 10 W więcej. Nie wiem na ten moment, co zawyża, co zaniża. Będę chciał sobie zrobić jeszcze jakiś tam dokładny test, ale wydaje mi się, że normalne wartości powinny być o 10 W więcej, więc tam chyba średnio właśnie wyszło mi 200 W, więc jakbym jechał na InPeaku, to pewnie właśnie byłoby te 10 W więcej.
Jeżeli chodzi o średnią, wyszło mi 28. Jeżeli chodzi o błędy, jakie popełniłem, no to tak, niesprawdzenie trasy, czy jest wgrana. Pojechanie w ogóle na mało sprawdzonym rowerze, bo na tym rowerze zacząłem jeździć tydzień przed tą imprezą. Chciałem zobaczyć, czy mniej więcej geometria mi się przypasuje i stwierdziłem, że chyba będzie ok, dlatego wystartuję. Największy błąd to to, że pojechałem na butach niby tych... O kurde. Patrzcie. Mówiłem, że rzadko coś jedzie, ale jedzie. Ale jaja. Więc pojechałem w butach, których jeżdżę praktycznie już od paru lat, tylko z tą różnicą, że to były nowe buty, które zakupiłem jakiś czas temu w promocji za 360 zł i musiałem zmienić bloki, aby pedały pokazywały w miarę prawidłowe wartości, bo już wspominałem kiedyś na tych mistrzostwach gravelowych w Rudach Śląskich, że te pedały pokazywały totalnie za niską wartość. No i co się okazało, że po prostu muszą być odpowiednie bloki. Jedyne słuszne to są chyba SH56 od Shimano, a ja miałem założony 51 i faktycznie czułem, że te bloki nie są jakby dobrze działające i to właśnie był ten błąd, że były nieodpowiednie bloki, więc mówię, jak już zakładam bloki, to założę do nowych butów i powiem szczerze, że czułem stopy, że no one tam jednak troszeczkę inaczej pracowały niż zawsze, te buty nie były odpowiednio ułożone, troszeczkę mnie ocierały tam przy małych palcach, ale no nie było tak źle. Czy jakieś błędy jeszcze popełniłem? Chyba nie. Generalnie to, co chciałem zrobić, to zrobiłem. Fajnie, że na trasie znalazły się nieoficjalne pitstopy dla większości uczestników i było to naprawdę bardzo miłe. Dla mnie? Kur... Nie, nie. Chcesz wody? Nie. Nie, dzięki. Masz? Mam zimne piwo nawet. Ale zerówka? Tak. No dawaj. Piwo. Tak, piwo. Dobra. Magnes? Wszystko mam. Tak mnie to zaskoczyło, że dodało to też na pewno trochę sił, otuchy, chociaż i tak końcówka no, była dosyć ciężka. Mimo, że natrafiłem na zawodnika, który wystartował 30 minut przede mną, to jak mu dałem żela, to odżył i powiem szczerze, że już mi się tam w pewnym momencie, na przykład na asfaltach, ciężko jechało za nim. Dawał już takie dosyć mocne tempo. Więc jestem ciekaw, jakby go nie odcięło, jaki byłby to wynik. I generalnie właśnie teraz, co do odcięcia, to bardzo dużo osób narzekało po około 3 godzinach, po około 100 km, że miało ogromną bombę. I co najlepsze jest, na przykład ci uczestnicy, co na początku z nimi jechałem, to byłem właśnie w szoku, jakie oni nadają tempo. Mówię, kurde, mówię, zaraz mnie zerwą, bo mówię, ja tam w pewnym momencie patrzę, zostaje z tyłu, ja kręcę po 350-400 watów. Mówię, kurde, co jest, nie? Albo panowie są na tyle mocni dzisiaj, albo to nie jest mój dzień, bo co podjazd, to odskakują. Zobaczymy, czy to tylko tak na początku. Mówię, naprawdę mega konie, taki progres. Mówię, no nie wiem, o co chodzi. No ale chodziło o to, że po prostu troszeczkę na początku za mocne te tempo dawali. Ja starałem się cały czas jechać swoje, niezależnie czy byłem z tyłu, czy byłem z przodu. Raczej się za bardzo na kole nie woziłem, to też właśnie zależało mi na tym, aby nie korzystać jakby z pomocy innych, więc też robiłem jakieś luki, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie sam jakby to przejechać na jakimś dosyć dobrym poziomie. Tam tylko był taki moment troszeczkę asfaltowy, chyba łącznie 7 minut, gdzie troszkę skorzystałem z tego tunelu aero, ale to tylko no 7 minut, no to... Na prędkość ogólną to może byłbym, nie wiem, z 1 bądź 0,2 km wolniej pewnie, jakbym jechał sam. Chociaż no pewnie, no nie wiem, no tak mniej więcej. Więc tutaj nauczka na przyszłość dla innych, że od samego początku do końca jechać swoje. Powinniście, jak jeździcie, to powinniście znać mniej więcej na co was stać, jakie wartości powinniście trzymać. Tutaj uczestnik, który brał udział w Robinsonadzie Kujawskiej, Maciek, pamiętam Maciek, i teraz tu też się spotkaliśmy, cały czas mówił od samego początku, że on będzie jechał 200 watów. Ja też dzisiaj jadę,
dzisiaj jadę tak, jak ostatnio jechaliśmy, 200 watów, jak co mi przyniesie. I będzie jechał swoje, nie będzie patrzył na innych. No i co? W pewnym momencie, jak dopadł mnie wraz tutaj z grupą z Trasy Białej, mówi, no musiał kręcić 300, żeby nas dogonić. No ale, no po co? Po co? Jakbyś jechał swoje od samego początku, może by nie dopadła cię jakaś mega bomba, mega zmęczenie i mógłbyś w stanie powalczyć o pudło. Jeżeli chodzi o takie dłuższe dystanse, no to wiadomo, noga to jedno, wytrzymałość to drugie, ale strategia, czyli jedzenie, picie, rozłożenie sił, głowa, psychika ma ogromne znaczenie przy takim dystansie. Jak najmniej właśnie robienie przerw, bo czasami nie musisz mieć mocnego tempa, ale wystarczy, że zrobisz mniej przerw, a nawet w ogóle i to może ci dać pełen sukces, więc mówię, noga i wytrzymałość to nie jest wszystko. Mówię, trzeba mieć wszystko dobrze rozplanowane od A do Z, od samego startu, a nawet przed startem, czyli właśnie na przykład takie wygranie trasy, przygotowanie jedzenia, picia na odpowiednie momenty, no to jest jakby taki pełen sukces, jeżeli chodzi o długie dystanse. 250 nie uważam, że to jest ultra. Ultra uważam, że to raczej gdzieś tam w granicach już 400-500 km to można liczyć pod ultra. To jest taki po prostu już dłuższy dystans, gdzie faktycznie trzeba sobie wszystko dobrze rozplanować i no nie można szarpać od samego początku. Raczej przy takich dystansach trzeba umieć zaoszczędzić siły, a nie jak najwięcej się wypstrykać. Ale no to jest takie moje zdanie. Jeżeli chodzi o rower, czy on mi pomógł? Troszkę pewnie tak. Na podsumowanie całej tutaj tej amortyzacji na pewno będzie w osobnym filmie. Bardzo jestem zadowolony z tego myk-myka. To jest fajna sprawa, bo on też się jakby troszeczkę ugina, tam centymetr dwa podczas jazdy. Jest to miłe dla czterech literek. Wkurza mnie to, że on też pracuje na asfalcie. Szkoda, że nie ma jakiejś takiej pełnej blokady, że można go tam zblokować na równych terenach. Trochę ten przedni amor. Ja wstępnie nie jestem z niego jakoś super mega zadowolony. No on pracować pracuje, ale on jest taki, no bym powiedział, troszeczkę tępy na ten moment. Jest dane jakieś 180 PSI, o ile tam nie trochę mniej. Jak widać tutaj po śladach, on tak, wstępnie jak na niego wsiądę, to się ugnie gdzieś tam do centymetra i później podczas jazdy jeszcze się ugnie troszeczkę, więc mi się wydaje, że no za mało on pracuje. Na nierównościach no to fajnie, że nie wytrąca on tak aż prędkości, ale jeżeli chodzi o sam komfort, czy na przykład no tutaj nadgarstki, no to nie odczułem tego, że było jakoś super lepiej, a nawet wręcz przeciwnie, nie wiem, może to przez szeroką kierownicę, ale prawa ręka bardzo mnie bolała po jakimś tam czasie i miałem problem ze zmianą biegów, bo akurat tak to wyszło, że chyba te palce też mi zaczęły drętwieć, te dwa. I jak chciałem zmienić bieg, no to było mi ciężko w pewnym momencie. Później to jakoś przestało, ale na początku łatwo nie było. Ale ogólnie z roweru jestem zadowolony. No tak, sztyca nie pękła, łańcuch nie spadł, powietrza było w oponach do samego końca. Taka ciekawostka, że akurat teraz po tygodniu niejeżdżeniu wczoraj wybrałem się na taką spokojną przejażdżkę. No i wjechałem na szkło. Przebiło mi się i mleko nie zalepiło. Jak do domu wróciłem, no to się okazało, że tam mleko to nawet nie wyparowało, tylko ono się zrobiło taką kulką. Nie wiem, o co chodzi, czy to przez temperatury, czy coś. Te mleko było, te opony zaraz z mlekiem były zakładane świeżo przed Rąbisonadą Kujawską, czy jakieś dwa dni przed. To było chyba 8 sierpnia, a mamy przecież dzisiaj 16, czyli września, czyli delikatnie ponad miesiąc czasu i coś takiego. No zalałem mlekiem, no na razie jeżdżę. Jest ok, to są opony Wolfpack Super Speed w rozmiarze 700x38. Ja jestem z nich zadowolony, bo są to szybkie opony, a przy okazji też fajnie sobie radzą w piasku i to nieraz powtarzałem. Koła dla przypomnienia Vinci GRV40. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi kołami, to są rabaty, nawet chyba tam do 30% na Vinci wraz z moim kodem VELOBERT2024. Zresztą pod filmem z kołami macie te kody podane. I jak chcecie wiedzieć coś więcej, no to właśnie mogę Was tam do tego odesłać. Jestem naprawdę mega zadowolony z tych kół.
te koła otrzymałem do testów na początku i stwierdziłem, że jak mi się za bardzo spodobają, to ich po prostu nie oddam i faktycznie ich nie oddałem, zapłaciłem za nie, są już moje i będę jeździł na pewno jeszcze na nich w przyszłym roku, bo są dla mnie mega. Mówię, co do roweru, mówię, jestem zadowolony, że dał radę, nie było jakiejś tam awarii, wszystko było ok, więc tutaj na podsumowanie, jeżeli chodzi o całą tą amortyzację w rowerze, musicie jeszcze chwilę poczekać. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Nie czuję, żeby mi to jakoś przeszkadzało, ale też nie czułem jakoś, żeby mi super to pomogło. Jeżeli chodzi o wagę, no to wraz z tymi kołami wyszła taka sama waga jak przy moim aluminiaku, więc mimo, że miałem amortyzację, która robi jakąś wagę, no to finalnie waga wyszła praktycznie ta sama, czyli bez pedałów, bez tego to jest jakieś 10 kg, więc spoko. Dobra, no ja lecę już do pracy, bo jest godzina 10, więc będę chwilę spóźniony. Mówię, ze swojego występu jestem bardzo, bardzo zadowolony, z roweru jestem zadowolony. Ogólnie bardzo fajny klimat. Miło, że mogłem poznać kolejne osoby, które oglądają mój kanał, zbić piąteczkę, chwilę pogadać. To naprawdę było bardzo, bardzo miłe. Szacunek dla osoby, która zajęła drugie miejsce, bo się okazało, że to jest dosyć młody chłopak, który kiedyś zaczynał swoją przygodę w juniorach, młodzikach, przechodził przez te wszystkie etapy i tak aż trafił w Toruniu do szkoły Mistrzostwa Sportowego imienia Michała Kwiatkowskiego. No jak wiadomo, kto zna temat, no to tam dostał wycisk jak inni. To jest bardzo ciężka szkoła, której faktycznie mogą wyłowić się talenty, ale jednocześnie znam kilka osób, które się mocno zniechęciły do jazdy na rowerze, do trenowania. Okolarstwo w gruncie rzeczy no nie jest łatwe. Mi już trochę łatwiej, bo mam ponad 100 tysięcy kilometrów w nogach, więc już jest to doświadczenie, ta wytrzymałość. Czy będzie jeszcze lepiej, to się okaże. Zobaczymy. Na przyszły rok będą jeszcze jakieś delikatne zmiany, ale to jakie, to musicie poczekać. Jeszcze ogólnie co do samej Robinsonady Łódzkiej. No, w końcu Łódź została odczarowana. Okazało się, że to była przepiękna trasa. Troszkę lepsza chyba była jednak w Kujawsko-Pomorskiej, tylko to tu było fajnie, że było dużo bocznych dróg, było dużo terenu, gdzie były ładne szuterki asfaltowe. Mega mnie zaskoczyła Rawa Mazowiecka, gdzie się okazała, że no jest piękna, te wiatraki, te szuterki tam ubite praktycznie jak asfalty, no coś mega, no coś niesamowitego. Było tam po prostu pięknie. Jestem naprawdę bardzo, bardzo zaskoczony tymi terenami, bo myślałem, że będzie gorzej, a było tak super. Trochę później za Rawą były cięższe momenty, były podjazdy, było trochę piasku, było trochę cięższego terenu. To mnie pies tam prawie że ugryzł, ale na szczęście nic się nie stało, więc było ciekawie. Bardzo mi się podobał ten start, bardzo mi się podobała rywalizacja i nie chodzi, mówię, o to, że wygrałem, tylko chodziło o to, że było to wszystko na odpowiednim poziomie. Tutaj, jak widzicie, szacun dla tych, co zajęli drugie i trzecie miejsce, bo to oni startowali w grupach, gdzie od samego początku do końca jechali solo i to oni praktycznie na tym wyszli lepiej niż ci, co jechali ze mną i za wszelką cenę chcieli albo się ze mną utrzymać, albo po prostu spróbować mnie zerwać. Nie wiem do końca, jaki był ich plan, jaki był ich zamysł, ale jak widać było, no, zajęli później tam czwarte, piąte miejsce Hubert z Maćkiem i Patryk, który był ubrany bardzo podobnie do mnie i ma takie same imię jak ja, zajął dalsze miejsce, bo się okazało, że tak go odcięło, że musiał w pewnym momencie zejść z roweru. I to chyba po niekrótkim czasie, bo chyba dwie, może niecałe trzy godziny. Więc no, mówię, od samego początku jedźcie swoje, to jest bardzo ważne. No, a ja jadę swoje teraz do pracy i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka!